Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Metropolito Lwowski, następco na stolicy biskupiej błogosławionego Jakuba Szczemię, Ekscelencje Przygodni Księża Biskupi, obecni w koncelebrze, bardzo drodzy i przygodni bracia kapłani, wszystkich stopni i godności otrzymanych, drogie osoby życia konsekrowanego, obecne w katedrze, poczta sztandarowe, panie pośle i kochana młodzieży. Wszyscy pielgrzymi dnia dzisiejszego, którzy po tej porze jesteście w katedrze, a w archikatedrze włoskiej. Temat mojej homilii brzmi błogosławiony Jakub Szczemię, naszym niebieskim patronem i opiekunem. Chciałbym trzy punkty w tej homilii umiejscowić. Pierwszy punkt: Chrystus Pan, naszym dobrym pasterzem. W drugiej części powiemy o błogosławionym Jakubie Szczemię jako dobrym pasterzu tej ziemi, na której jesteśmy. I zastanowimy się w trzeciej części, jakie przesłanie otrzymujemy od waszego niebieskiego patrona. Zaczynamy w części pierwszej od spojrzenia na Pana Jezusa jako na dobrego pasterza. Jego obraz był dzisiaj namalowany pięknie w fragmencie księgi Ezechiela. Obraz pasterza, który jest bardzo łagodny, który kocha swoje owce, który zabiega, żeby nie były głodne, żeby były bezpieczne. Właśnie takim pasterzem, prawda, pierwszym, najważniejszym w dziejach świata jest właśnie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o pytaniach, jakie postawił Pan Jezus apostołom. Zwykle tak bywało, że to ludzie pytali w czasie nauczania, stawali mu różne pytania o różne sprawy, którymi się interesowali. Ale też były takie sytuacje, kiedy sam Jezus rzadko, ale czynił to, kiedy stawiał pytania. Te dwa pytania, które dzisiaj zostają nam przypomniane, one są różne od siebie. Pytanie pierwsze było takie nieangażujące. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Wystarczyło znać, prawda, no, atmosferę, sytuację, co ludzie mówili i dać odpowiedź. Ale drugie pytanie było bardzo osobiste. A wy za kogo mnie uważacie? To było pytanie wiążące, pytanie o osobistą relację do Chrystusa. I Piotr wręczył wszystkich. Odpowiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus najpierw mu zwrócił uwagę, że ta wypowiedź Jego właśnie była niesiona łaską Bożą. Ojciec Niebieski Ci objawił, że masz tak powiedzieć. I to jest właśnie po wsze czasy, prawda, przypomnienie, oznajmienie, że wiara jest zawsze niesiona łaską Bożą. Jest darem. Jest darem, a z drugiej strony jest dla nas zadanie. Prośba, byśmy ją pogłębiali. By też był nasz udział we wierze. Ale w pierwszym rzędzie to jest dar. Nie ciało i krew objawiły Tobie, ale Ojciec Niebieski Ci to objawił. Dlatego tak powiedziałeś. Dlatego tak powiedziałeś. I wiemy, że potem Piotr otrzymał jeszcze pytanie takie ważne po zmartwychwstaniu, po nieudanym połowie ryb i po ponownym zapuszczeniu sieci i o połowie obfitym na polecenie Pana Jezusa. To było też takie oznajmienie, że kto słucha Boga, ten nigdy nie przegrywa. Ten jest zwycięzcą. I właśnie połów był obfity, bo posłuchano. Ci wytrawni, prawda, łowcy ryb, rybacy, posłuchali. To było wbrew ich może, prawda, oczekiwania. Bo kto słucha Boga, ten wygrywa. I właśnie potem było śniadanie wielkanocne i pytanie Szymonie Syn Jana, czy mnie miłujesz?
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paść baranki moje. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Moi drodzy, Jezus potem doszedł do nieba, zesłał Ducha Świętego, którego obiecywał zesłać. I Kościół ruszył w świat. Bez pomocy Ducha Świętego dzieło Jezusa byłoby zapomniane. Wiemy, w jakiej jeszcze, prawda, w traumie trwali uczniowie po zmartwychwstaniu, mimo że Jezusa widzieli, że z Nim rozmawiali, spożywali nawet posiłki jako zmartwychwstałe. Ale dopiero zesłanie Ducha Świętego właśnie przekształciło, przeobraziło tę dwunastkę pierwszą. Piotr w dzień zesłania Ducha Świętego wygłosił wspaniałą homilię. Jeden był temat. Jezusa z Nazaretu przebiliście bezbożnymi rękami. On zmartwychwstał. On umarł za was. Byście mieli grzechy odpuszczone. Byście mieli niebo. Takie było pierwsze kazanie. I tyle, jak dzieje apostolskie głoszą, przyjęło chrzest. I moi drodzy, i to, co się zaczęło w Jerozolimie, to się rozeszło na wszystkie kontynenty świata. Także do naszej ojczyzny przybyło to dzieło w wieku X, gdy Mieszko I wziął chrzest. Także te tereny, na których jesteśmy, też mniej więcej właśnie w podobnym czasie przyjmowało dobrą nowinę o zbawieniu. I przechodzimy do punktu drugiego, właśnie do błogosławionego Jakuba Leszczyny. Strzemił. Moi drodzy, wielki pasterz na początku, prawda, funkcjonowania drugiej metropolii polskiej, po metropolii gnieźnieńskiej, metropolii halicko-lwowskiej, 1367 metropolia druga powstała. 367 lat później, po tej gnieźnieńskiej, która obejmowała trzy, prawda, sufraganie, Kraków, Wrocław i Kołobrzeg. Tutaj trzeba było tę metropolię stworzyć, żeby Kościół był silniejszy. Pierwszy biskup Bernard i potem właśnie przychodzi drugi biskup, prawda, w 1491 roku mianowany i konsekrowany 28 stycznia 1492. Wcześniej był, jak wiemy, franciszkaninem. Tutaj we Lwowie był przeorem, wardianem od 1385 do 88, 3 lata. I potem właśnie został dojrzany przez Stolicę Apostolską i desygnowany pasterzem. I zasunął jako pasterz dobry. Wielkie odbicie dobroci Pana Jezusa, troski pasterskiej Syna Bożego w XIV wieku, w drugiej połowie XIV wieku. 1340-1409. Moi drodzy, 18 lat był, prawda, metropolitą lwowskim. I to wystarczyło, żeby wydeptać sobie drogi do świętości. Do świętości. Pasterz, wielki głosiciel Bożego Słowa, wiedział, żeby lud wierzył, żeby miał prawdziwy obraz Boga, to musi być pouczany. Musi być głoszona Ewangelia. I to czynił. Zresztą miał doświadczenie, bo był misjonarzem wcześniej jako franciszkanin. Wraz z dominikanami tutaj właśnie na tych terenach wschodniej pierwszej Rzeczypospolitej Najjaśniejszej głosił Ewangelię. I to głosił właśnie w sposób ubogi. Tym ubóstwem się, prawda, zachwycił, gdy był właśnie zakonnikiem od samego początku. I moi drodzy, jak znamy z jego życiorysów, szczególnie szerzył kult Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Sam wyklękiwał godzinami przed Jezusem. I wiedział, że żeby skutecznie głosić, owocnie głosić Ewangelię, to trzeba prosić Ducha Świętego o światło, o moc, o taką energię,
i to czynił. Czyli, prawda, czerpał światło i siłę Bożego Słowa z medytacji, z kontemplacji Jezusa Eucharystycznego. Jakie to ważne, prawda, było w jego życiu. I dlatego była taka skuteczność tego, co czynił, tego, co mówił, bo to wyrastało z modlitwy, z chwili, z czasu wykręczanego przed naszym sakramentem. I Matka Boża, Matka nas wszystkich, Matka nam podarowana w czasie, prawda, ofiary krzyżowej, wysokości krzyża. Synu, oto Matka Twoja. Matka, która nam nigdy nie umiera, która jest zawsze młoda, która nas zawsze kocha. Była też właśnie szczególnie bliska Waszemu niebieskiemu patronowi. Dlatego posługa też taka była owocna. I chrześcijaństwo to się zadomowiło, właśnie to łacińskie, za jego sprawą. Wiemy, że to było krótko po pierwszym rozłamie w Kościele, gdy się właśnie prawosławie z katolicyzmem rozdzieliło w 1054 roku. To był ten czas. I też dzięki właśnie tej postawie pasterskiej, bardzo gorliwej, ludzie właśnie wracali, prawda, na te drogi, prawda, które wskazywał błogosławiony pasterz Jakub Strzelec. Moi drodzy, znamy też jego życiorysy, jego postawę do słuchaczy, do ludzi biednych, które wyszukiwał, które otaczał swoim pasterskim, gorącym sercem. Zawsze miał czas, zawsze znajdowały się środki, żeby im pomóc. I to była Ewangelia, prawda, która docierała do słuchaczy podwójnym torem. Przekaz wiary w głoszonym Bożym Słowie i właśnie przekaz miłości w postawie pasterza dobrego, który kocha swoje owce, który nawet potrafi właśnie no, za owce wiele wycierpieć, żeby one wiedziały, że to, za kogo się cierpi, to jest wartość szczególna, bo to jest wartość Boża. Moi drodzy, wiemy, że potem były różne perypetie, gdy idzie o jego, prawda, kult pośmiertny, tak więc udało się jeszcze przed, prawda, drugim, trzecim rozbiorem Polski ogłosić go błogosławionym. Ale potem na kanonizację już brakło czasu, bo przyszły zabory. Wtedy Polska była dołowana. Zaborcy dbali o to, żeby nas wyciszyć. A Polacy co robili? Powstania. Były listopadowe, styczniowe, wcześniej Wiosna Ludów. I cała kultura XIX wieku była wołaniem o wolność. Ojczyznę wolną racz nam budzić, Panie, śpiewano. Nie tylko na Jasnej Górze, ale w całej, prawda, zniewolonej Rzeczpospolitej. I wolność przyszła w 1918 roku. I tu się pasterz pojawił na tych ziemiach wspaniałych. Święty arcybiskup Józef Wilczewski. Początek wieku XX, pierwsze 23 lata. I właśnie on pokazał, prawda, wyniósł jakby na piedestał patrona tych ziem, błogosławionego Jakuba Strzelca. I pięknie, dobrze się stało, że właśnie w 600-lecie jego śmierci, w 2009 roku, obecny pasterz, następca błogosławionego Jakuba Strzelca, właśnie też go pokazał światu, bo relikwie same powróciły tu do Lwowa. Tu, gdzie on wydeptywał sobie drogę ku świętości. Moi drodzy, jakie przesłanie
krótko powiem, moi drodzy, jesteśmy wszyscy wezwani do apostolstwa, żeby przekazywać wiarę. Wiarę w wychowaniu młodego pokolenia. Młodzi, którzy tutaj jesteście, którzy nas słuchacie, pamiętajcie, że jak postawicie na Pana Boga, pójdziecie za Chrystusem, wygrywacie życie i doczesne i wieczne. A na was polują przeciwnicy, przeciwnicy Pana Boga, którzy właśnie nasłuchują szatana. Nie dajcie się okraść wiary. Budujcie wiarę w Jezusa. Chrystus was nigdy nie zawiedzie. Więc powtarzam, nie dajcie się okraść wiary. Idźcie przez życie z głęboką wiarą. I pamiętajcie, że tak jak papież Benedykt XVI mówił do młodzieży w Polsce, jak było w 2006 roku, żeby budować na skalę, którą Jezus Chrystus. To jest najlepsza recepta na udane życie na ziemi. I też, prawda, brama, która nam otwiera drogę do nieba. A więc, moi drodzy, mamy prawo prosić o wstawiennictwo, o pomoc, bo jest naszym niebieskim opiekunem, naszym stróżem, przed Panem Bogiem, ale także warto naśladować Jego styl. Jego styl świadczenia o Chrystusie. W przekazie wiary i też w dziełach miłości. W dziełach miłości, które są adresowane do najbiedniejszych, do ludzi potrzebnych. Módlmy się, żebyśmy to dziedzictwo błogosławionego Jakuba właśnie potrafili, prawda, potrafili się nim zachwycić i przekazywać młodemu pokoleniu. Amen.